Jesteśmy w Warszawie, stolicy Polski, dnia 19 sierpnia 1997 roku. Nazywam się Zofia Zaks, Zaks. Moją rozmówczynią jest pani Anna Chojnowska, Chojnowska. Wywiad prowadzony jest po polsku. Dzień dobry. Czy była pani łaskawa się przedstawić? Proszę podać swoje imię i nazwisko. Nazywam się Anna Chojnowska. Anna Chojnowska, a z domu? Byszewska. Byszewska. Czy w czasie okupacji nosiła pani nazwisko Byszewska czy Chojnowska? Byszewska. Byszewska. Wyszłam dopiero w połowie okupacji, wyszłam za mąż. Rozumiem. I wtedy już zmieniłam nazwisko. Czyli pani w okresie wojny nosiła nazwisko i Byszewska, i potem po mężu Chojnowska, tak? Pani Anno, proszę powiedzieć, kiedy i gdzie się pani urodziła? W Warszawie. Kiedy? 13 czerwca 1921 roku. Mhm. Czyli obecnie ile pani ma lat? 76. Wcale tego nie widać. A w momencie wybuchu wojny ile pani miała? 18. 18. Czy była pani już po skończonej szkole średniej? Nie. Jeszcze właśnie, ponieważ miałam rok przerwy, byłam w ostatniej klasie gimnazjalnej. I maturę robiłam na tajnych kompletach. Tak. Czy można panią zapytać, jak się nazywał tatuś, jak się nazywała mamusia? Mój ojciec nazywał się Witold Wyszewski, a mama Helena Kostkiewicz. Z Kostkiewiczów Byszewska, tak? Byszewska, tak. Czy miała pani rodzeństwo? Ma pani rodzeństwo? Tak, Władysław Byszewski. Brat. Brat. Starszy. Urodził się w 20 roku. W 20 roku, rozumiem. Czy tatuś był jeszcze w czasie wojny z państwem? Czy w 15 roku. Roku, tak? Rozumiem. Czyli był starszy od pani, o 6 lat. Tak, tak. Czy pani całe życie mieszkała w Warszawie, to znaczy w okresie przedwojennym? To była taka warszawska rodzina, jak to się mówiło, z dziada pradziada, tak? Rozumiem. A gdzie państwo mieszkali przed wojną? Na ulicy Marszałkowskiej 97, to Róg Nowogrodzkiej, tamtej okolicy. To była zamożniejsza dzielnica. Czym się tatuś zajmował? Mój ojciec był profesorem na SGGW. Czyli Szkole Głównej Handlowej. Szkole Głównej Handlowej, no ale umarł wcześniej. Kiedy umarł mniej więcej? Ile pani lat mogła mieć wtedy, jak tatusiu? 10. 10, to znaczy w 31 roku, tak? Tak. I osierocił żonę i dwoje dzieci. Dwoje dzieci, ale mama była bardzo dzielna i zaradna. Pracowała i wychowała i wykształciła. A czy mamusia się zajmowała? Pracowała w sklepie z parasolami. To była taka rodzinna firma, którą dziadek założył w 800 w którymś tam roku. Czy dziadek Byszewski, czy dziadek Gostkiewicz? Aha, czyli to była mamusi rodzinna firma. Mamusi rodzina, tak. A gdzie ten film sklep się mieścił? Na ulicy Kredytowej 5. I ten sklepek zostawał jeszcze potem w czasie okupacji także? Tak. On był zburzony, bo tam było mieszkanie przy sklepie. To mieszkanie zostało całkowicie zburzone. A sklep udało się jako tako odremontować i funkcjonował. Rozumiem. Czy pani pamięta ten dom, w którym państwo mieszkali tam na Marszałkowskiej? Tak. Czy tam może w tym domu mieszkali jacyś Żydzi? A nie. Mieszkał pisarz. No w tej chwili nie pamiętam, jak się nazywał, taki znany pisarz. Czy oni mieli dzieci, nie, państwo nie, też? Starszy pan, tak. Rozumiem. Czy tam był jakiś... Chyba nie mieszkał, w czasie okupacji już nie mieszkał. Już nie mieszkał, tak, na pewno nie mieszkał. Przed wojną mieszkał. Rozumiem. A czy tam gdzieś w pobliżu była może jakaś, ja wiem, nie, Krawcowa, nie, Szewcowa? Nie, bo to była raczej taka dzielnica. Właśnie. W każdym razie tam przy Marszałkowskiej bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Tam nie było. A chodziła pani do szkoły gdzie? Ja chodziłam do prywatnej szkoły Kurmanowej, Pepnerówny i do państwowej Hoffmanowej. Do gimnazjum, tak? Tak. Do gimnazjum. No, ostatnia to była Pepnerówny na ulicy Moniuszki. A te poprzednie szkoły? Kurmanowa była na Nowogrodzkiej, a Hoffmanowa Ruch Pilczej i Mokotowskiej. Czyli wszystko w Śródmieściu, tak, prawda? Śródmieściu, wszystko tak, w Śródmieściu. Tak. To były szkoły żeńskie, czy które? Żeńskie, przed wojną tylko były żeńskie, męskie, nie było koedukacyjnych. Tak, rozumiem.
czasy. Pani Anno, czy pani w którejś z tych szkół może miała jakąś koleżankę Żydówkę? Tak, czy? W tych prywatnych sobie szkołach było bardzo dużo Żydów. Pamięta pani może kogoś? Nie. Nie. Nie, to znaczy nazwiska pani nie pamięta, nie. Ale czy w ogóle pani twarzy tych dziewczynek nie pamięta? Też nie bardzo. Nie bardzo. Nie bardzo. Rozumiem. Czy w ogóle przed wojną wiedziała pani tak, jako młoda dziewczynka, co to znaczy słowo Żyd albo wyznanie mojżeszowe? Nie, nie było żadnej różnicy. W szkole była zupełnie, nie odczuwało się, że to jest ktoś inny. A czy na przykład na lekcje religii te dziewczynki nie wychodziły? Wychodziły, oczywiście. Wychodziły. Tak jak na przykład były jakieś rysunki czy śpiewy, to też część wychodziła, więc to nie robiło takiej jakiejś demonstracyjnej, nie wyglądało na to, na jakąś demonstrację, żeby chodzą. To było normalne. Ale w ogóle orientowała się pani, że to jest inne wyznanie, powiedzmy, że być Żydem to jest... No, inne wyznanie. Inne wyznanie, tak? Czy brat też chodził do jakiejś państwowej szkoły, czy do prywatnej? On chodził do Reja, do prywatnej, do tam kredytowej niedaleko, a potem chodził na SGGW, na wyższą uczelnię. Był na wyższą uczelnię. Tak, już tam był na ostatnim roku, jak wojna wybuchła. A czy brat może miał jakichś kolegów, znajomych Żydów, czy odwrotnie? Czy no, może mieć na uczelni, ale raczej brat należał do organizacji takiej antyżydowskiej. To znaczy do jakiej organizacji? Do ONR-u. Organizacja Narodowo-Radykalna. Tak. A nie próbował pani też jakoś namówić na... Specjalnie nie. Nie. A czy w ogóle pani wiedziała, co to jest za organizacja Narodowo-Radykalna? Czy coś to pani mówiło, czy... Nie. Nic specjalnego. Nie. Czy pani miała narzeczonego przed wojną? Narzeczonego? Tak. Nie. Przed wojną? Nie, tak. Nie. Czyli pan Chojnowski objawił się później, tak? Tak. Rozumiem. Tak. Schodziliśmy razem do szkoły w czasie okupacji. To była taka szkoła, nazywała się Rolniczo-Ogrodnicza i to właściwie był profesor Ostafiński, który był profesorem na SGGW i to było takie niby półwyższa. Profesorowie starali się podciągnąć, żeby to było takie coś trochę żeby była ciągłość, ciągłość kształcenia tak, taka w trudnych warunkach. Tyle myśmy tam chodzili. Rozumiem. Czy można panią zapytać, czy mamusia, prowadząc ten sklep, prawda, bo to jednak był biznes, jak to się dzisiaj mówi, prawda? Czy mamusia może miała tam jakieś kontakty handlowe z Żydami? No, czy bo no, było niemożliwe nie mieć kontaktów handlowych z Żydami, dlatego że większość dziedzin handlowych była całkowicie opanowana przez Żydów. Nie do pomyślenia był, żeby był szklarz Polak czy szewc Polak. Także, nie było szewców Polaków? Nie. Już takie... I także części do tych parasoli dostarczali właśnie To znaczy te części, z których robiło się potem parasole. Tak, tak. Także była w stałym kontakcie z dostawcami. A pani może tam znała kogoś z tych, co tam dostarczał, czy przychodził ja do sklepu? Nie, rzadko chodziłam, nie miałam czasu. Rozumiem. Rozumiem. W ogóle nie pomagała pani w sklepie mamusi? Nie, rozumiem. Tam był mój dziadek początkowo, potem dwie siostry mamusi, moje dwie ciotki. Także miał kto pomagać? Tak. A ja już się zajmowałam nauką i... A czy pani miała jakieś takie marzenia, powiedzmy, przed wojną, że jak skończy pani gimnazjum, to będzie pani, ja wiem, no? Ja i moja rodzina ze strony ojca pochodziła z ziemian. Ze szlachty, ja tak? To ciągle ty właśnie do wsi. Stąd ta szkoła główna. Dlatego był za SGGW, na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ja też się wybierałam na tej samej szkoły i chcieliśmy gospodarować na wsi. A czy państwo mieli jakiś majątek rodzinny na wsi? Nie, myśmy nie mieli, ale rodzinę mieliśmy dużo, która miała. W jakich okolicach państwo mieli rodzinę? No i na Kujawach, i w Grójeckim. A czy czasami w okresie wakacji pani jeździła do jakiegoś majątku rodzinnego, czy do rodziny? Oczywiście, no całe wakacje spędzałam na wsi. A gdzie? Przeważnie spędzałam w Drębinie, to pod Sierpcem. Tam miałam swojego konia, swojego psa i tam całe lata. Albo pod Grójec, drugi był, nazywał się Bielany, ale to nie były te Bielany, pan Warszawok, albo w Grójeckim też taki spory majątek, na Kujawach były, także...
Chciałam Panią zapytać, czy właśnie w tych majątkach, czy może gdzieś obok, widziała Pani jakieś rodziny żydowskie? Nie. Nie było... No tyle, że na wsi w miasteczkach. No właśnie, po właśnie. To były miasteczka całkowicie. No. A pamięta Pani jakieś takie miasteczko? No, oczywiście, no, wszystkie miasteczka, jak się przejeżdżało, to były miasteczka, że były całkowicie tylko żydowskie. A w pobliżu tych majątków były jakieś takie żydowskie miasteczka? No tak, i to szczególnie zabawne, jak się przejeżdżało w sobotę, w sabat, to było bardzo tam... Paliły się te świeczki, ci Żydzi na progu siedzieli, kiwali się i modlili się i to było bardzo charakterystyczne, no mało Polaków było w tych miasteczkach. Chodzi mi o to, jakie miasteczko Pani pamięta z tych takich żydowskich miasteczek, właśnie z tego okresu wakacyjnego, czyż w pobliżu? No, Glinojec, koło Sierpca, potem tam koło, były tych miasteczek dużo. Czy wolno było, to znaczy, czy była taka sytuacja, że panienki z dobrych domów, prawda, czy z majątków, bo ja wiem, mogły się porozumieć, czy porozmawiać z kimś takim w miasteczku żydowskim, czy była jakaś taka sytuacja, nie, specjalnie przyjaźnie tam się nie zawiązywało, bo to byli raczej prości ludzie, ale zupełnie traktowało się ich tak samo normalnie, a przyjaźnie z Żydówkami to w szkole się zawiązywało, przychodziły do domu i ja do nich chodziłam. A pamiętam, może, proszę Pani, którąś z tych dziewczynek ze szkoły? Myślę nie po nazwisku, tylko może... Nie, absolutnie. Tak się zatarło wszystko, tak się zatarło w pamięci. Dawno było. Dawno było, tak. Pani Anno, czy Pani może jeździła czasami na Kresy Wschodnie? Czy bywały takie sytuacje? Na Kresy Wschodnie. Czy miała Pani tam też jakąś rodzinę? Nie. Wszystko to było w Polsce Centralnej. Tak. Rozumiem. Czyli krótko mówiąc, miała Pani zająć się rolnictwem, jakby to powiedzieć, tak. I takie były Pani marzenia. Takie był plan. Rozumiem. Także ten sklep mnie nie interesował. Rozumiem, czy to znaczyło, że to było jakby w Pani mentalności coś nieco gorszego, ten sklep? No może. Tak? Może nie gorszego, no tam cała moja rodzina pracowała. Czyli tradycje szlacheckie, ziemiańskie? Mnie nie interesowało. Rozumiem. Ale potem musiałam prowadzić i na mnie to przyszło. Ja rozumiem. Ale to już była inna sprawa. Czy w tej rodzinie były takie tradycje jakieś niepodległościowe, dziadkowie powstańcy czy coś takiego? Pamięta Pani? Że nawet ten dziadek, który założył tę firmę z parasolami, to po powstaniu styczniowym mu zabrali majątek i to musiał założyć i stąd się rozpoczęła ta firma. Parasolowa. Czyli ta firma to było jednak coś gorszego, tak? Ale też była. Też było coś gorszego w stosunku do tych tradycji ziemiańskich. Tak, tradycje powstańcze były żywe. Rozumiem. Nawet do dzisiaj mam obraz, który przywiózł mój brat mojego dziadka, który miał ze sobą na zesłaniu na Syberii, matki włoskiej. Także to taka pamiątka duża. A czy w domu były jakieś takie symbole, powiedzmy, czy postacie bardzo szczególnie kochane, na przykład, jak wiem, Piłsudski, na przykład Paderewski, na przykład Dmowski, generał Haller? Raczej Dmowski jak Piłsudski, ale no, oczywiście, no, to o tym się uczyło i w szkole. Ale my pytam tak o tradycję rodzinną. Czyli raczej tradycje bardziej endeckie niż piłsudczykowskie, byśmy to powiedzieli, prawda? Czy tatuś był w jakiejś partii politycznej, to znaczy? No, były partie polityczne. Były tak samo, byli komuniści. Nie, ja pytam się, czy tatuś był w partii politycznej jakiejś? Nie, tego to już ja nie miałam 10 lat, jak umarł. Rozumiem. A brat, czy był zaangażowany przed wojną? No, on był w ONR-ze. W Organizacji Narodowo-Radykalnej, tak. Czy mamusia miała... Ja samą wojną, no, tak, to był 15 rocznik, tak? Urodził się w 15 roku. W 35 miał 20 lat, tak? Czyli był młodszy. Czy mamusia w tym nawale zajęć przy tym sklepie i przy tych dzieciach, o których trzeba było pamiętać, miała jakieś takie sympatie polityczne, czy w ogóle się polityczne? Nie, nie miała czasu. Nie miała czasu. Była pracowana i nie dotyczyło to. Czyli prowadziła taki regularny tryb życia zajętej bardzo Pani domu i prowadzącej. Tym bardziej, że to było dosyć daleko, Stretowej na Marszałkowską muszę tam dochodzić. Właśnie, czy to wtedy się podróżowało tramwajem, na piechotę, czy jak? Tramwajem. Rozumiem. Czy w domu jeszcze były jakieś, ja wiem, ciocie, babcie, to znaczy, czy u Państwa była taka... No, wrześniu, właśnie dom przy sklepie mieszkanie został. To już jak wojna wybuchła, tak? Tak.
i to przy u nas zamieszkały. Potem stryj mieszkał, Wyszewski, który właśnie miał majątek na Kujawach, też potem wykurzyli, więc też u nas mieszkał. Ale to już dopiero w czasie wojny. Tak, to dopiero w czasie wojny. Rozumiem. Także to się wtedy zaludniło. Czy rodzina była bardzo taka praktykująca religijnie? Tak, tak. Bardzo taka praktykująca. Ojciec bardzo był praktykujący. Mama też, ja rozumiem. A czy ktoś z rodziny może się wybierał do klasztoru? Czy nie? Nie było tak. Nie, bo czasami były takie rodziny, prawda, gdzie chociaż jedna panna musiała iść do... No ale tak, no była jedna panna, ale... Ale ta panna nie... Nie, bo ona właśnie mieszkała tam razem z dziadkiem przy tej firmie, musiała tam pracować. Po prostu znaczy, pracować, rozumiem. Nie było jej w głowie. Czy pani przed wojną może jeździła do jakiegoś dostawcy, czy widziała jakiegoś dostawcę od mamy? To znaczy, powiedzmy, mama powiedziała, Aniu, kochanie, jedź ze mną, prawda? Nie, tam. Nie, nie. Nie, to znaczy te życie prywatne to była jedna rzecz, a sklep to była druga rzecz. Druga rzecz, tak. Czy pani się czegoś bardzo bała przed wojną? Nie. A w ogóle była pani odważna, wysportowana taka dziewczyna? Nie, nigdy nie byłam, że bardzo odważna, ale przed wojną nie miałam powodu się bać. A te konie na przykład? Na wsi? Tak, konie bardzo lubiłam i jeździłam na wsi konno i w Warszawie chodziłam do taty z Sanu jeździć konno i to nie było się czego bać. Czy można powiedzieć, że konie to była pani taka pasja? Tak. Proszę powiedzieć, jak się wojna zbliżała? Pani jeszcze była w szkole oczywiście. Tak. Czy w domu była taka atmosfera, że może się wydarzyć coś złego, że może się to wszystko zawali? No. Czy pani pamięta? Nie, aż tak. To sobie nikt nie wyobrażał, że to przybierze aż takie rozmiary. Ale oczywiście wojna się zbliżała i to że przerażenie trochę narastało. Czy o tym się mówiło w domu? Czy brat czasami przychodził i mówił, że coś niedobrego się dzieje, że... Raczej starało się o tym nie myśleć, tylko raczej korzystać z życia, póki jeszcze te wakacje ostatnie były takie piękne, ładne, wesołe i starało się nie myśleć o tej wojnie. Czy mamusia robiła jakieś zapasy na wypadek? No na pewno wszyscy robili zapasy. Tak pani to pamięta? Oczywiście, wszyscy robili zapasy. I jak wojna wybuchła, państwo zostali w Warszawie, czy żeście próbowali uciekać? Nie, to zupełnie inaczej. Jak wojna wybuchła, to mama mnie ściągnęła ze wsi, bo ja byłam na wakacjach. Brat poszedł na ochotnika na wojnę, a mama mnie wywiozła właśnie w Grójeckie, tam do mojej kuzynki, do majątku, a sama wróciła do Warszawy, tu pilnować interesu, dziadka i tak dalej. Ja tam zostałam na wsi. Na długo? Czy potem pani wróciła do Warszawy? No, jak potem Niemcy zajęli Warszawę, tak? Warszawę, no to ja tam przywędrowałam tam z tej wsi, przytaszczyłam jedzenie, szukałam tą rodzinę, siedzieli w jakiejś piwnicy. No i wtedy już zostałam z nimi, odgruzowałam marszałkowską. Nie, ale nie mówimy o tym, jak wojna się skończyła, tylko nie, jak... Nie, zaczęła. Aha, tak, tak. Wrzesień, to bardzo też pogruchotało. Także to trzeba było... To nie ten było sklep wody, doprowadzić. Tak. Doprowadzić i mieszkanie doprowadzić, a nie było wody, nie było... Ciężka zima była. Czy tam na tej Kredytowej, to była taka ulica, gdzie było sporo żydowskich sklepów? Nie. Nie? Nie, to jeszcze było Śródmieście, tam był olbrzymi jeden z najlepszych sklepów, zaraz niedaleko Herzego. Tak, to był bardzo elegancki sklep. Kredytowa to raczej taka ekskluzywna ulica, była elegancka, tam dorożkami panie przyjeżdżały. Czy tam się coś zmieniło na tej ulicy, zaraz jak Niemcy weszli? To znaczy, tak jak pani pamięta, ten anturaż, ten wasz sklep, te inne... No, zmieniło się o tyle, że była mocno zbombardowana ta ulica. Ale w ogóle w sensie sposobu bycia, życia, czy jakoś no, tak ten... No, wszystko się zmieniło. No właśnie. Tu się zawaliło wszystko i zupełnie. W ubranie i w życiu, we wszystkim, bo wszyscy się raptem stali biedni i nie musieli twardo walczyć o przetrwanie. Nie było wody, nie było jedzenia, nie było mebli, nie było szyb przede wszystkim, przecież zima straszliwa. Jak mamusia sobie poradziła? To znaczy były jakieś zapasy w... Nie, ciężko było.
Ciężko było. I dalej byli ci dostawcy parasoli, którzy przewozili te części? No jakoś tych części? To musiało ruszyć po trochu. Po trochu musiało ruszyć. Trochę w innych rzeczy tam wciągnęli, sprzedawali coś tam innego, pończochy, jakieś tam rzeczy, bo same parasole to by nie dało rady. Także jakoś tam pchali to. Czy wtedy, jak się wojna zaczęła, czy pani sobie zdawała sprawę, to znaczy, czy doszło do pani świadomości, że Żydzi są w szczególnie złej sytuacji? Nie, absolutnie. Nie. W takiej samej byli sytuacji, jak i my na początku. Właśnie, na początku. To znaczy, na przykład co, mieli tam też możliwość... Nie, bombardowanie było. Nie, nie, ale na przykład, czy jak Niemcy już byli w Polsce, czy mogli prowadzić sklep? Nie było. Nie, tak samo handlowali, tak samo chodzili, ale to szybko się skończyło. Szybko się skończyło, Niemcy od razu tam zaczęli ich gonić przede wszystkim do roboty. Żydów, oni odkurzowywali ulice. A pamięta pani ludzi w opaskach? W opaskach. Pamięta pani ludzi? Tak, oczywiście. Musieli chodzić, ale to jakiś czas potem, na początku nie. Potem to tak, wszyscy musieli chodzić w opaskach. Ale to było tuż przed zamknięciem getta. Pierwszy krok. Czy pani w ogóle wiedziała o tym, że będzie getto? To znaczy, że... Czy mówiliście państwo o tym w domu, że będzie getto, że zamykają Żydów, że tam może ktoś ze znajomych mamy, czy ta wiem, poszedł do getta? No, getto najpierw zostało stworzone i było otwarte. Tak. Także można było kursować tam do getta, także ja nawet tam miałam krawca swojego i szył mi płaszcz w getcie. Ja do niego chodziłam do miary i tam utrzymywaliśmy kontakty z tymi Żydami. I dopiero potem zamknęli. Czy to był taki krawiec, do którego chodziła pani jeszcze przed wojną, czy? A nie wiem, oni w czasie okupacji. Aha, to jakiś musiał być znajomy, skoro pamiętam, że do niego chodziła. Rozumiem. Znaczy, po prostu dopiero... był tańszy niż w Polsce. Ja rozumiem. A w ogóle coś pani zapamiętała z tej, ja wiem, z tego sklepu? On był w sklepie, czy on był w domu? Czy... Ja tego już nie pamiętam. Nie pamiętam. Tak. I można było wejść do getta? Można było, oczywiście. Wszyscy chodzili tam, telewizorami, po ulicach chodzili, ale to dosyć krótko trwało. A potem jak getto zamknęli, czy pani kiedyś była w środku w getcie? Nie, ja nie byłam, mama jeździła. A po co mamusia mama tam jeździła? Mama była bardzo dzielna i tam miała kontakty, bo miała z tymi interesy i w ogóle była bardziej tam z nimi związana bliżej i przez sądy. Ale pamiętam, że zawsze przedtem mówiła, jeżeli ja nie wrócę, to masz to zrobić, więc była nastawiona, że tam w każdej chwili mogła złapać, zatrzymać, zaaresztować, ale czy im tam coś przewoziła, czy im podawała, czy jedzenie, czy pieniądze. W każdym razie miała inne jakieś interesy i tam pomagała w jakimś, może oni tam wydawali jakieś coś, prosili, żeby załatwić, bo przecież mieli też tutaj masę interesów, przede wszystkim pieniężnych. Byli tam różni ludzie, którzy im byli winni pieniądze, im trzeba było odebrać, im tam dostarczyć, czy jedzenia. Także mama robiła parę razy te wyprawy tam przez te sądy i coraz było trudniej. Pani nigdy z mamą nie ja nie byłam. Mama mi nie pozwalała. Bała się o pani. A czy pani w ogóle tam gdzieś w pobliżu getta, czy może przez getto tramwajem przejeżdżała? A tak, to wszyscy przejeżdżali, bo to było bardzo... przede wszystkim Żoliborz. Przed jak się jechał na Żoliborz, to przez getto się jechało. Także to było konieczne jeżdżenie, ale tramwaj był wtedy nie był zamykany tramwaj, tylko platformy były otwarte. Ale na otwartych, na tych platformach stali żołnierze niemieccy z tymi karabinami. Pilnowali, nie wolno było wyglądać przez okno. Tak z daleka tylko, ale straszliwe. Im dalej, tym straszliwe wrażenia robiło. Żydzi leżeli na ulicy, nieboszczycy przykryci gazetami. A w ogóle jak chodzili, to tacy takie szkielety, i chudzi, wydętniani, te dzieci. No straszne, to było koszmarne. Koszmarne widok w tym getcie. Czy pani może wiedziała, że któraś z tych koleżanek szkolnych tam jest w środku? No, na pewno była. Wiem, że kontaktowałam się z jedną koleżanką Polką. To ona spotkała parę koleżanek, które były na zewnątrz. Tam w paryskiej stronie. Podawała. Wiem, że dostarczyła mi jakieś ciepłe ubranie dla nich. Także myśmy wiedzieli, że tam są i tu są. Czyli... Ale tak już potem bliższego kontaktu nie było. Nie było, tak rozumiem.
No wszystko tak jakoś lawinowo następowało po sobie. Tak, a gdzie pani jeździła na te tajne komplety? Do jakich, w jaką dzielnicę miasta? No przeważnie u mnie były, bo było duże mieszkanie i miało duże zalety, bo miały dwa wejścia, forfrontu i od kuchni, także to w razie czego było bardzo można ważne, było uciekać, w śródmieściu. No i przeważnie w śródmieściu, wśród koleżanek. Tylko straszna zima była, bo był okropny mróz. Nie było szyb, nie było pału. Ta pierwsza zima okupacyjna, tak. Ta pierwsza zima, myśmy się przygotowywały do matury wtedy. To koszmar był, koszmar. A czy mogę panią zapytać, skoro już jesteśmy przy tym mieszkaniu na Marszałkowskiej, to było mieszkanie na którym piętrze? Na czwartym, bez windy. Na czwartym, bez windy. A czy na tym samym piętrze byli jeszcze jacyś inni lokatorzy? No tak. Właśnie tam mieszkał do wojny, później się wyprowadził chyba ten pisarz Żyd, ale w tej chwili mi uciekła, jak on się nazywał, i jakaś pani mieszkała. A potem kto tam w czasie okupacji mieszkał, w mieszkaniu tego Żyda? Kto? A kto tam potem mieszkał w tym mieszkaniu tego Żyda w czasie wojny? Nie wiem, nie wiem. A jeżeli chodzi o sam dom, to było kilka oficyn, czy to była tylko... Tak, były, bo to duży dom był, to był właśnie A i 97. Więc takie dwa domy były połączone już z kuchnią, potem tak. Wspólnym podwórkiem? Wspólnym podwórkiem. Czy to był tak zwany dom przejściowy? Przejściowy. To znaczy można było wejść od strony Marszałkowskiej, a wyjść od... Nie, tylko od Marszałkowskiej, ale dwie bramy były. Ale jakby obie bramy były obstawione, to już nie było gdzie wychodzić. Nie. Rozumiem. Nie. A jeżeli chodzi o klatkę schodową? Czy tam były dwa wyjścia, czy jedno wyjście? Więc tego... było jedno wyjście przez kuchnię i jedno wyjście frontowe. Ale to na jedną klatkę schodową, czy na nie, dwie klatki? Nie, na podwórze. Na dwie klatki schodowe, tak? Czy na tak, jedną klatkę? Dwie klatki schodowe. Na dwie klatki schodowe. Tak, także jak kiedyś mieliśmy wykład i Niemcy przypadkiem się zaplątali, no to mama nie miała czasu już, żeby nas wyprowadzić, wsadziła nas do tych sąsiadki. I w ten sposób udało się uratować. Z drugą stroną, że się wyszli. Tak. Chcę pytać, czy pani jako młoda dziewczyna na początku wojny się zaangażowała w jakiś ruch oporu, czy może rodzina była zaangażowana w jakiś... Oczywiście, od razu się zaangażowałam. Od razu jej chodziło. To znaczy co, brat był w jakiejś... Brat był, ja mnie wciągnął. A brat był w jakiej organizacji? W ONR-ze. Rozumiem. I teraz tak, to była jaka organizacja, to znaczy co oni robili? No, była część, że się uczyło, prawda, mniej więcej co to o ruchu i tak dalej. Potem część była, były ćwiczenia z bronią, potem... Myśmy też zajmowały się, jak na przykład kogoś aresztowali i zabierali tego podejrzanego Niemcy, aresztowali, wychodzili i opieczętowywali te mieszkanie. To myśmy mieli takiego specjalistę, to szliśmy potem, otwierały. On otwierał to mieszkanie i wiedzieliśmy, gdzie są skrytki, czy broń, czy coś i wynosiło się. Różne rzeczy się robiło, najrozmaitsze. A czy były jakieś akcje zbrojne w czasie? Nie, ja na pewno były, ale ja w nich nie uczestniczyłam. No takie ćwiczenia. A czy pani pamięta jakieś gazetki, ulotki, które w targach? Tak, gazetki były, ale już nie pamiętam. Nie pamiętam, pani rozumiem. Gazetki były, dużo było. Właśnie ja byłam na kolportażu między innymi, nosiłam z tej redakcji, roznosiłam do jakiegoś punktu i potem się roznosiło między ludźmi. A brat też należał do tej samej organizacji, tak? Mąż też? Nie, mąż nie. Mąż jeszcze wtedy nie był. On był w narodowo-demokratycznej, także on był, nie był w tej skrajnej organizacji. Ale też narodowo. Też oczywiście należał. Czy pani I potem był w powstaniu. W powstaniu, to znaczy już w Armii Krajowej, po tej stronie, prawda? Tak. Wszyscy się wtedy zaangażowali. Czy była jakaś taka sytuacja, że musiała pani wyjechać z Warszawy już w trakcie wojny, to znaczy uciekać, nie, czy coś tak, takiego? Nie.
A kto tam przychodził do tego sklepu? To znaczy, czy tam sam sklep był może jakąś taką skrzynką kontaktową, czy nie? Czy sklep był poza działalnością polityczną? No na pewno ta mama coś tam też działała na własną rękę, myśmy o tym nie wiedzieli. Mhm. Znaczy, no, sklep się nie łączało, nie. Tak, mama z tą organizacją nie miała do czynienia, tak rozumiem. Mama była bardzo dzielna i bojowa i odważna. Ile lat miała mamusia wtedy? Tak mniej więcej? Na około 50. Około 50. Czy pani pamięta, kiedy pierwszy raz zetknęła się pani tak z bliska z problemem ukrywający się Żyd, czy ukrywająca się Żydówka, czy trzeba pomóc komuś z Żydów? Nie, tak konkretnie to nie. Dopiero jak przyszli ci nasza rodzina Eisenbergów cała. No właśnie. Jak to się stało? Jak pani to pamięta? Więc, czy oni sami przyszli z bliskim? Oni przekupili za bardzo drogie pieniądze tam kogoś, który ich obiecał przeprowadzić. Siedzieli tam w jakichś kanałach. Wyprowadzić z getta, tak? Siedzieli w jakichś kanałach 3 dni bez jedzenia, bez już jedzenia. Tam ich przedtem oczywiście okradziono ze wszystkiego. No i czy oni mówili, kto ich okradł? Nie, no skoro oni mogli wiedzieć. Ci miejscowi Żydzi pewnie, co żywa się, to załatwiali. No, nie wiem, jak to tam było. W każdym razie najpierw i oni wszyscy doszli na kredytową, bo lecieli do sklepu, on ich zostawił w jakiejś bramie, przyszedł sam najpierw. Ten Eisenberg spytał się mamy, czy mogą przyjść. Teraz, chwileczkę, bo jeżeli oni wyszli z getta kanałami, tak, to byli już po aryjskiej stronie w tych kanałach. No oni tak. No wyszli. I teraz tak, kto ich okradł, to znaczy. A to przed wyjściem. Przed wyjściem, zanim oni do tych widocznie ktoś ich tam ładował do tych kanałów. Czyli ludzie, którzy im pomogli wydostać się z getta. Tak, przy okazji wszystko im zabrali. A oni nie mówili, czy to była policja? Nie, już na ten temat nie rozmawiali. Czyli w ogóle ta rozmowa z nimi to już była po tym, jak oni byli u Państwa w domu, tak? Tak. Czyli to było tak, że ich wyprowadzono kanałami, oni tam w tych kanałach, pani powiedziała, 3 dni siedzieli, tak? I co było potem? I potem, no to oni jak wyszli na tą stronę aryjską, no to lecieli do nas, do sklepu. Zostawił rodzinę, bo strasznie się rzucali w oczy, bo przede wszystkim. A czy pani wie mniej więcej, z której strony oni wyszli z tego kanału? Na jakiej ulicy? Nie wiem. Byli zawszeni, śmierdzieli okropnie, więc się rzucali w oczy. No i brudni, obdrapani, mokrzy z tych kanałów, w strasznym stanie wyszli, więc oni ich zatrzymali w jakichś ruinach, schował tę rodzinę, a sam przyleciał do sklepu, do mamy. No i mama powiedziała, żeby ich powoli do sklepu przyprowadził i zawezwała mnie. A który to był rok mniej więcej? A to był 42. Drugi, 42. Tak, 42. Czy pani już wtedy była mężatką? Nie. A kiedy pani się pobrała z mężem? W 43, przed powstaniem. Aha, rozumiem, czyli to było jeszcze przed. I teraz tak, 42 rok, czy mniej więcej pani pamięta, czy oni mówili, że uciekli z getta, bo to już był ostatni moment, bo coś się złego działo? Czy oni... Nie, no po prostu wiedzieli, że no tak, oczywiście musieli wiedzieć, że już się coś złego działo, skoro już tak, to była właściwie samobójcza ucieczka. No mieli bardzo małe szanse. A czy oni mówili na przykład, że tam wywożą na Umschlagplatz, że wywożą do Treblinki, że mordują? Nie, jeszcze że... nie. Jeszcze chyba się nie zaczęły wywózki. Nie pamiętam. Nie pamięta pani po prostu. Nie, w każdym razie byli strasznie przerażeni, strasznie wykończeni, bo mordowani. W każdym razie ryzykowali życiem, tak? No tak, oczywiście. I mama wobec tego, ten najstarszy pan przyszedł do mamy, tak? Mama wtedy sprowadziła to całą rodzinę na razie do sklepu, potem do mnie zadzwoniła. A czy pani pamięta, z kogo się składała ta rodzina? To znaczy... Ta rodzina się składała z pana Eisenberga, jego żony, siostry żony, 2 dzieci. I już. To teraz powiedzmy, pan Eisenberg to był znajomy mamusi w ogóle przedtem? Przypuszczam, że tak. On był albo był znajomy, albo był kuzynem znajomego, który dostarczał te części. Tak, czyli to było znowu po linii biznesu. Eisenberg dostarczał tam części. No rozumiem. I ten pan Eisenberg, ile on mógł mieć lat wtedy? No tak, około 40-50 najwyżej. Czyli to był taki starszy pan? Nie, młody. Młody, tak.
I teraz jego żona była w tym samym wieku? Tak, tak, tak. Czy oni byli podobni do Żydów, jak się umyli, tak jak im się przyjrzeć było? Jak się wiedziało, to wiadomo było, że byli podobni. Ale no to nie. Jak oni mówili? Czy oni mówili z akcentem, czy mówili dobrze po polsku? No mówili dobrze po polsku, ale jednak byli tacy trochę inteligenci. Czyli to było to małżeństwo. Teraz tak, te dzieci to były duże, małe, chłopczynka miała 10 lat, a chłopiec miał około 2. Czyli malutkie dzieci. Malutkie, na ręku, takie niecałe 2 lata. A ta ciotka, z którą... A ta ciotka to była w wieku trochę młodsza od tej żony, Eisenberga. Też młoda kobieta. Młoda kobieta, czyli razem tak. Mi była piątka. Piątka, tak. I oni się znaleźli u Państwa w domu? W sklepie. No i w sklepie. I ten ojciec został w tym sklepie, bo tam była taka kamera mała na towar. Na podwórku to było? Został. Nie, to przy sklepie. A to po jednej sztuce, żeśmy przynieśli ubrania z domu, żeby ich okryć, oni okrzywili. I po jednej sztuce myśmy przetransportowali do domu. I całą tą czwórkę wzięliśmy do domu, tam trzeba było ich wymyć, odwszyć. A w jaki sposób żeście ich dostarczali do domu, żeby nie zwracać uwagi? Dorożką. Dorożką. To budę się postawiło i najłatwiej było przyjechać dorożką. A nie baliście się, że... No baliśmy się. Ale co robić? Nie można było ich wyrzucić. Wzięliśmy ich do domu. No i tam się ich doprowadziło do porządku. Najgorzej to było ich odwszyć, trzeba było ufarbować włosy. Wszystkim mężczyznom też? Nie, kobietom. No ten mężczyzna jedyny tam został, w tym sklepie. W tej pakamerze. Tak, bo jeszcze tutaj ten dom był bardzo niepewny. Czyli tu były dwie panie i dwoje dzieci, tak? Ale bardzo był niepewny dom, dlatego że mój brat się ukrywał, w ogóle w domu nie mieszkał, jak gestapo poszukiwało ostro. No tutaj też były te zebrania konspiracyjne, zebrania tajnego uniwersytetu. No ale w każdym razie, więc na razie uchwaliliśmy, że ta dziewczynka sama u nas zostanie, a te dwie panie, jak się tak trochę odkuły, no to poszły w świat. I ona była szalenie energiczna, ta matka Rani, i one handlowały, poziły żywność. Czy pani Eisenbergowa i jej siostra i te dzieci miały jakieś dokumenty? Nie, żadnych dokumentów nie miały. To trzeba było im wyrobić. Wyrobić. A kto im wyrabiał te dokumenty? Te dokumenty różnie było. Tam one spotkały jakiegoś znajomego, który im wyrobił i myśmy też im pomogli. Także a czy brat miał coś wspólnego w wyrabianiu tych dokumentów? No tak, no bo on też miał te kontakty z podziemia. Czy brat wiedział, że to są Żydzi? Czy brat wiedział, że to są Żydzi? No, oczywiście. Wiedział, tak? Że jego nie było. Aha, jego nie było, to jego znaczy... nie było, ale miał kontakt z nami, no i miał ten... w swojej organizacji kontakty i przez te organizacje się wyrobiło te dokumenty. Częściowo ten wyrobił, częściowo my. A brat nie miał nic przeciwko nie, temu? Nie, absolutnie. No skąd w takiej sytuacji, to się ludziom pomaga. I teraz tak, oni mieli na jakie nazwisko? Mieli papiery te fałszywe? Sawicki chyba. Wszyscy jednakowy? No, nawet już nie pamiętam. Sawicki, tak. A imiona mieli te same? Pani mówi o dziewczynce Frania, prawda? Frania, tak. Tak, a matka jak miała na imię? Siostra to miała Helena, pamiętam, a matka też. Nie pamięta. Pani Eisenbergowa, prawda? Tak. To jest tak. I też miała pani Sawicka, tak? Potem to nazwisko pani Sawicka, ta starsza. Ona wyszła za mąż. Była król. Aha, rozumiem. Po wojnie już. Tak. Czyli krótko mówiąc, one się poruszały po mieście, te dwie? One się nie, one na wieś wyjechały. Uważały, że tam to znaczy, to pani Eisenbergowa i ta siostra? Na wieś pojechały. A w jaką okolicę pojechały? Po Sandomierza. Czy to było... Ale one się ciągle przemieszczały. No, ale czy to, czy to było tak, że powiedzmy, panie im dały jakiś adres do swojej rodziny, one gdzieś nie, tak krążyły? Nie, one same tam jakoś kombinowały. One same kombinowały. Tylko dawały pieniądze. One przyjeżdżały, raz na miesiąc dostawały jakąś kwotę pieniędzy, albo same przyjeżdżały, albo ja im zawoziłam do... mieszkania. A skąd były te pieniądze? Słucham? Skąd były te pieniądze? No nasze pieniądze. Nasze pieniądze, które mama zarobiła. No i w ten sposób, jeżeli one nie mogły przyjechać, to ja im zawoziłam tam, gdzie akurat aktualnie mieszkały. A ona często zmieniała właśnie miejsce mieszkania, ale myśmy były stale w kontakcie.
i stale pisałyśmy listy do nich, że z różnych starałam się miejscowości, czasem się jechało specjalnie do Częstochowy czy gdzieś, żeby do nich wysyłać listy, że one mają rodziny, że one nie są jakieś spadły z nieba, tylko że są za domowione. To było takie alibi, tak? Tak, to takie było, żeby dla tych sąsiadek, że one nie są, żeby nie były podejrzane, że one uciekły z getta, czy coś miały coś w ogóle z Żydami wspólnego. Czy pani może pamięta, w jakich miastach one były? Znaczy, w jakich okolicach? No, właśnie wiem, że koło Sandomierza, bo w Sandomierzu został zastrzelony ojciec. Ten starszy pan Eisenberg. Tak. Jak to się stało? No, tego nikt nie wie, po prostu jechał do żony. I go zastrzelili. I ta żona nie wiedziała, że go zastrzelili, ale nie mogła się do niego przyznać. Nie mogła w ogóle nawet płakać, ani rozpaczać, bo żeby się przyznać, że ona ma coś z Żydem wspólnego. Nie przyznała się do niego. Jego tam kto doniósł o tym, że jego rozstrzelali? No, to w takiej małej mieścinie, to bardzo się rozesło, Żyda zabili i koniec. Także to była straszna tragedia, ale już nie było to, że jego zabili. A one się ciągle przemieszczały, one po obsiach jeździły, przeważnie po obsiach. Handlowała. A co się stało z dziećmi? No aha, a więc Frania była u nas, ale któregoś dnia wychodząc z domu w bramie spotkała swoją, córkę dozorczyni z pewnego mieszkania, która wiedziała, że ona jest Żydówka. I ta dziewczyna się strasznie zaczęła, zdziwiła i dopytywać, więc już mieszkanie było spalone. To była dozorczyni w tym domu, gdzie pani mieszkała? Czy nie, dozorczyni, gdzie one przedtem mieszkały, tam w poprzednim miejscu ich zamieszkania. Ale pani mówiła, że oni prosto z getta do was przyszli. Słucham? Pani mówiła, że oni prosto z getta do was przyszli. No tak, ale przedtem gdzieś mieszkały. Przed gettem. Aha, przed gettem, rozumiem. Tak, i ona dobrze ich znała. Wiedziała, że one są Żydówki. Mówi, Fraja, co ty tu robisz? O. No więc myśmy się przestraszyli okropnie, bo ona była bardzo wścibska i podejrzana. I musieli, Franie zabrała wtedy moja ciotka, Maria Szulińska. I ona jakiś czas mieszkała tam u niej. A gdzie pani Szulińska? Na Litewskiej. Czyli na Litewskiej? W Mokotowie, tak. I ona tam musiała mieszkać. No, potem dopiero myśmy uchwalili z tą mamą, ta mama stale do nas przyjeżdża, że najlepiej będzie ją ulokować w sierocińcu u sióstr, w prawce. To jaki to był sierociniec? Jakie to były siostry? Ja już nie pamiętam, jakie to były siostry. W każdym razie to były siostry zakonne. Zakonne, tak, siostry zakonne i ona tam była. Czy to było na długo przed powstaniem warszawskim? Jak to dziecko no, się wyjechało? Jeszcze ją tam w międzyczasie odebrała ta mama. Ta mama była bardzo ruchliwa, one ciągle się przemieszczały. No w końcu jakoś utrwały do powstania, one na wsi były. To znaczy wtedy, kiedy już to dziecko zostało wywiezione, to już potem tych ludzi nie było u państwa, prawda? To znaczy oni nie, to ale przyjeżdżali. Pieniądze przyjeżdżały, po kontakt przyjeżdżały. Na parę dni do Warszawy przenocować. A tego małego brata Franie, dwuletniego chłopczyka, oddali na wieś. Czy to dziecko było obrzezane? Obrzezane. Tak? Tak. I oni oddali go do takich bardzo biednych jakichś wyrobników na wsi, ale tak mieszkali z boku. I tak się pokochali strasznie ci z tym chłopczykiem, a ten chłopczyk z nimi, bo on całą wojnę tam u nich przesiedział. Że jak potem wojna się skończyła i pani Eisenberg pojechała go odbierać, to on nie chciał iść do niej wcale. Nie rozpoznał matki, tak? Nie rozpoznał, może rozpoznał, ale nie chciał. Za nic w świecie. I ci rodzice przybrani nie chcieli oddać. No i były straszne tragedie i nawet pani Eisenberg przyjeżdżała do mojej mamy się radzić, co robić, może jego zostawić. Mówi na zawsze, jak on tak rozpacza, ale mama powiedziała stanowczo go zabrać. No i miała rację, no bo tu bieda z nędzą była, a pani Eisenberg jakoś szybko się odkuła, porcję miała i dobrze się ustawiła. A nie pamięta pani, na jakiej wsi to dziecko tam było? A nie pamiętam. W jakich okolicach nie. Czyli w sumie z tych... Ona w końcu tych rodziców wzięła do siebie, bo ona kupiła sobie willę na Mokotowie. Aha, i tych rodziców wzięła, tych wiejskich, jako dozorców. Aha, czyli że byli przy dziecku i przy niej. I tak w ten sposób załatwiła tą sprawę. To przyzwoicie bardzo. Tak.
Oczywiście to rozwiązanie było bardzo dobre. No dobrze, nie. A czy z tych osób, o których pani mówiła, znaczy z tych 5 osób, to tylko jedna osoba zginęła? Tak, tylko ten ojciec biedny zginął. Ale kto go wydał, jakim sposobem? Nie, na ulicy go zastrzelili, ale jakim cudem, jakim sposobem. A czy potem ktoś z tej rodziny próbował dociec w tym Sandomierzu, jak to się stało, czy pytać ludzi? Nie, może próbował, ale ja o tym nie wiem. Nie wie pani, rozumiem. Czy to były wszystkie osoby pochodzenia żydowskiego, którym państwo pomogli, to znaczy mamusia? Nie, no jeszcze u nas na stałe mieszkał przez 3 lata chyba nasz przedwojenny znajomy. To znaczy w mieszkaniu czy w domu? W mieszkaniu. Na Marszałkowskiej. Przedwojenny znajomy lekarz i on był Żydem. Jak on cię nazywał, ten pan? Liefeld. On się nazywał Liefeld teoretycznie, ale on przed wojną się przerobił na Liefeld, że to ładnie brzmiało. On się nie bardzo przyznawał, że jest Żydem, nawet nie wiedział, że on jest Żydem. Myśmy nawet nie wiedzieli przed wojną. Ale on wracając do domu, na podwórzu spotkał gestapo, już stał, dozorcy się wypytywali, gdzie mieszka właśnie lekarz Liefeld. Jego szukali, dozorca nie zdradził go, nie udawał, że go nie poznaje, ten się szybko wycofał. I przyszedł do nas, tak jak stał, no i został na 3 lata. A on przed wojną nie mieszkał w tym mieszkaniu, tylko gdzie indziej? No, on mieszkał gdzieś tam. Aha, rozumiem. Czyli już nie wrócił do własnego mieszkania? No, nie wrócił, bo oni opieczętowali i tam czatowali na niego. Rozumiem. I on przyszedł wcześniej, zanim ta rodzina... Tak, wcześniej, on właśnie mieszkał już, zanim ta rodzina, więc to też było obciążenie. Czyli to była pierwsza osoba ratowana. Pierwsza osoba i on mieszkał. A mniej więcej w którym roku on do państwa przyszedł? No zaraz, bardzo prędko. Czyli przed 42 rokiem? Tak. Znaczy on w ogóle nie był w getcie? Nie. W getcie była cała jego rodzina. Była jego rodzice, siostra i jeszcze tam jakaś rodzina, więc także jak tylko getto likwidowali, paliło się, że on bardzo to przeżywał. Strasznie chodził tam pod te getto, myśmy się okropnie bali, że go tam złapią, że najlepiej, że jak się upijał od rana do wieczora, był nieprzytomny, to już było lepiej, bo on strasznie z rozpaczy chciał się z rozpaczy tam rzucić w te getto, do nich tam lecieć. Myśmy go tu trzymali, ile sił, żeby nie wychodził z tego mieszkania. Okropnie tak przeżywał. No ale niestety nie przeżył wojny. W jaki sposób zginął? Jego ktoś na ulicy wydał, prawdopodobnie, no bo nie było świadków, ale przypuszczam, że go ktoś rozpoznał i wydał policji naszej, polskiej. No a policja, to policja, to tak trochę tego, i on przekupił widocznie jakiegoś policjanta, dał na rozpoznanie to, co miał zawsze przy sobie, nosił takiego słonika z kości słoniowej. Na szczęście. Tak, i złote pióro temu policjantowi i kazał lecieć do mamy. Że mama ją do domu kupić. Czy do sklepu? Nie, do domu. No i ten policjant przyszedł z tymi rzeczami, no to już wiedzieliśmy, że on mówił prawdę, że to on. No i oni zażądali jakiejś bajońskiej sumy za wykupienie. No to ta policja granatowa? Tak. No to mama powiedziała, że dobrze, że rano się stawi z tymi pieniędzmi. No i oczywiście ruszyliśmy w świat szukać, zbierać, bo to jakaś bardzo duża suma, biżuterię, pieniądze, wszystko żeśmy nazbierali. No i rano poszliśmy z mamą na ten komisariat. Jaki to był, który to był komisariat? Już nie pamiętam. Na jakiej ulicy? Nie pamiętam. Nie pamiętam. I on się w nocy powiesił na pasku. Zanim żeście przyszli. Bo oni go mieli rano wywieźć do gestapo. I on z tego strachu, że go będą tam maltretować i męczyć, to wolał się powiesić. I na pasku się powiesił. I nie wiedział. I dosłownie powiesił się, a myśmy z tymi pieniędzmi przyszli. I ci policjanci wzięli te pieniądze? Wzięli te pieniądze, bo wykupiliśmy za to te ciało chociaż. I pochowaliśmy z mamą na Powązkach potajemnie. No bo, i jest do dzisiaj. Ten tam grób. Jest pomnik, tak, ja tam chodzę. A czy ktoś z jego rodziny się odezwał po wojnie? Mnie się zdaje, że ja nie znam nikogo, nie wiedziałam. Mój brat mówi, że chyba jego brat żyje, ale nie wiem, nie odezwał się ani nie pokazał ani. To znaczy, czy ktoś tam o ten pomnik czasami dba? Nie, nie, nikogo, nikt nie przychodzi tam. Czyli to. Tak, ale to już tuż przed samym powstaniem. No, może powstania by nie przeszło. On był bardzo zaangażowany też w ruch oporu, lekarz, bardzo czynny był. Ale w tą samą organizację? A jak i do organizacji? To tego nikt nie. Pewnie do jakiegoś AK, bo mnie też namawiał.
Nie do żydowskiej, tylko do polskiej. No był po polskiej stronie w ogóle. Tak, po tej oczywiście. Czy to było ta śmierć, to aresztowanie i ta śmierć, czy to było na długo po tym, jak się getto paliło, to znaczy na długo po powstaniu w getcie? Bo pani mówi, to znaczy to musiało być między powstaniem w getcie, a powstaniem warszawskim. Czyli to było na mniej więcej... Już dokładnie nie pamiętam, tak, ale to musiało być już dobrze po powstaniu. Tak, bo się trochę strasznie było to powstanie. On to okropnie przeżył, jak jego rodzice tam się palą. No strasznie. Czy on przed wojną miał jakąś rodzinę, żonę, dzieci, coś takiego? Myśmy go już znali jako lekarza. On był specjalistą od... Tam taki był ogólny lekarz i on nie miał swojego gabinetu czy coś, tylko taki domowy, po znajomości. Także tak myśmy go tak znali. Nie za bardzo. Czyli jak wybuchło powstanie, to już nikogo w tym mieszkaniu nie było z Żydów, prawda? Co nie, nie, już nikogo nie było. A czy pani może pamięta na tej Marszałkowskiej albo na tej Kredytowej, jak się zaczęło powstanie, czy okazało się, że jeszcze w innych miejscach również ukrywają się Żydzi, którzy wyszli w związku z powstaniem na światło dzienne? Ja w tym okresie mieszkałam w Podkowie Leśnej. To znaczy, jak wybuchło... Bo ja wyszłam za mąż. Ja to znaczy, jak wybuchło powstanie, to pani nie było w Warszawie? Nie. Ach, dlatego, że ja miałam właśnie do wyboru, czy zostać w Warszawie, czy, bo tak mąż był tam w jednym mieszkaniu, chciał, żebym ja tam z nim siedziałam, tam miałam pokój, no ale nie było sensu. Potem mama chciała, żeby z mamą siedzieć na Kredytowej, no ja się bałam trochę i pojechałam do Podkowy Lesie, tam taki letni domek był, a ja byłam już tuż przed rozwiązaniem. No tak. Pojechałam, to też było niezbyt komfortowo, bo to była jak ostatnia kolejka przed powstaniem, więc tam tej sceny siedziałam, przez okno jednak jakoś tam sadzili, ale już oszczelali tą kolejkę. A kiedy dziecko się urodziło? W Podkowie. A kiedy? W 44 czy 5 już? W 44. Czyli już po powstaniu? Momentalnie po powstaniu. Rozumiem. Czy tam jak nastąpiło wyzwolenie w tej Podkowie Leśnej, czy pani tam może widziała jakichś Żydów, którzy się ujawnili zaraz po wojnie? Nie. Nie. Nie, mało musiałam tam zarabiać. Ja rozumiem. Ciężkie bardzo były czasy, domek letniskowy, to było ciężkie życie było. I potem państwo wróciliście do Warszawy zaraz, jak Warszawa była zburzona? No, powiedzieliśmy, wrócili, bo mąż poszedł do obozu. To znaczy jako powstanie, jako jeniec pojechał, a ja siedziałam tutaj pod konie. A potem brat mnie zabrał do Motycza pod Lublinem. A co było z mamą? A mama została budowywać sklep. No tak, bo musieli wszyscy w końcu żyć. A to było znowu po raz drugi wszystko zrujnowane. A ja byłam z małym dzieckiem, więc dużo by mi nie pomogła. No i mnie wyprawiła. A czy potem, zaraz po wojnie, był kontakt z tymi uratowanymi jakiś? To znaczy z tymi osobami, które przeżyły? Nawet był kontakt i nawet pani Eisenberg bardzo nam pomogła. Dlatego, że mój brat został aresztowany i skazany na śmierć. Nie siedział w UB. I mama oczywiście poszła do pani Eisenberg po radę. Ona była już wtedy bardzo bogata. A Żydzi to między sobą szalenie się trzymali, mieli kontakty i ona dotarła do samego Różewicza, takiego najważniejszego... Różeńskiego, pani Różeńskiego, tak. No i też zażądał szalonych pieniędzy, no ale to wtedy się te pieniądze posprzedawało place i wszystko. Pieniądze rząd zażądał? No oczywiście, za zwolnienie, bo to... Ale szalone jakieś pieniądze, żeśmy zbierały po wszystkich rodzin, znajomych, sprzedawały wszystko. I właśnie pani Eisenberg też nam pożyczyła i dzięki niej brat został ratowany. Myśmy potem oddali wszystko pani Eisenberg, co to proszę. No ale jakoś odzyskała swoje pieniądze, była bogata babka. I potem ona się zebrała i pojechała do Izraela. Czy brata wypuścili po procesie, czy przed procesem? Jakim procesem? To znaczy, czy był proces, bo pani powiedziała, że został skazany na śmierć. Był proces, bo on był skazany na śmierć.
Aha. I myśmy wybrali ten. I on był skazany na śmierć, czy jemu groziła śmierć? Nie, skazany był. Skazany. I potem nawet w przeddzień wypuszczenia, w nocy, bo tam ciągle brali i rozstrzeliwali tak po kolei z tej celi. Więc ja mu też powiedzieli, że żeby idzie na rozstrzelanie. Mhm. I on, zabrali go na ten plac, tam stał pluton egzekucyjny, zawiązali mu oczy. No, ten odmierzył oficer, raz, dwa, trzy, pan, wszystko strzelili, tylko w górę. Mhm. I on zdziwiony, żyje. Okazało się, że to taki kawał na pożegnanie zrobili. No i wypuścili go. Dobrze. Czy pani może coś wie na ten temat, że ta pani Eisenberg jednak opowiedziała, że ta rodzina uratowała jej życie na tą próbę? Czy to była tylko sprawa pieniędzy? Nie, myślę, że to tylko sprawa pieniędzy, bo były tak duże pieniądze, że to tam takie zawracanie głowy nie wchodziło w grę. Ona miała duże pieniądze, ona sobie kupiła willę na Mokotowie, miała bardzo duże pieniądze, także dzięki temu miała pozycję tam wśród tych Żydów. No i w którym roku ona wyjechała, znaczy ta rodzina wyjechała za granicę? Ona wyjechała trochę wcześniej, a Ania została rok dłużej, bo skończyła wyższe uczelnie medycyny. Pani mówi o Frani, tak? To znaczy o tej dziewczynce. Dziewczynce, Frani. Mhm. I ona skończyła medycynę w Warszawie. Mhm. Tak one wyjechały. Tak. W których latach? W 50., w 60.? W 50., a jeszcze przed tym, co tych Żydów tam. Około 50. roku. Trzy. Wracamy do tej naszej sprawy, bo to bardzo ciekawe, co pani opowiada. Więc gdzieś koło 50. lat, to znaczy ile pani synek mógł mieć lat, jak one wyjechały? Czy tak pani skojarzy mniej więcej? Czy to było duże dziecko? Czy to... Nie, małe, po 5. A dziecko urodziło się w 44, tak? Czyli to mógł być tak 49, tak, 50. Rozumiem. A Ania jeszcze skończyła potem? Skończyła tutaj medycynę, także ona wyjechała rok później za paniami. Za rodziną, tak. A jej braciszek, który był mały? Jej braciszek pojechał z paniami naprzód, z matką i z ciotką. Rozumiem. I właśnie w pierwszym rzucie, jakby to powiedzieć. W pierwszym rzucie. Ona sama została i skończyła. I tam brakowało pół roku czy roku. Rozumiem. Do skończenia medycyny. No, słusznie. Dokąd oni wyjechali? Do Izraela? Do Stanów Zjednoczonych? Nie, do Izraela. Czy oni tam mieli jakąś rodzinę? To nie, było... nie, nie. Nie mieli rodziny i pojechali tak w ciemno. I początki mieli też bardzo trudne. No ale w końcu dobrze się tam stało. To znaczy, czy panie miały kontakt taki bez przerwy, czy była jakaś przerwa nie, wieloletnia? Nie, były przerwy dłuższe. Potem jak wyjechały, to już była bardzo długa przerwa i dopiero jak ta matka już była bardzo ciężko chora, już miała zamiar umrzeć, to postanowiła mnie jeszcze zobaczyć przed śmiercią. Który to mógł być rok mniej więcej? No właśnie, który to był rok, zaraz pani powiem, kiedy oni tam mniej więcej. Myśmy pojechali do zaraz zobaczę, jakiś 87. I Ania wtedy załatwiła nam tę sprawę w Yad Vashem z medal i pojechaliśmy z mężem do Izraela. Pani Sawicka już była w szpitalu, bardzo ciężko chora, także większą część pobytu żeśmy siedzieli w tym szpitalu. Ona bardzo to przeżywała, ten mój widok. Cały czas mnie za rękę trzymała, nie chciała puścić. Także, ale trochę zwiedzaliśmy, no i tam zaraz jakiś tydzień po naszym wyjeździe umarła. A widziała pani jej brata? Tak. Znaczy brata Ani, tak? Tak. Bo pani mówi Frania, Ania, jak się ta dziewczynka... Ona już z 5 imion miała. A tak naprawdę to jak ona się teraz nazywa? W tej chwili Beata, ale używa Ania. Strasznie dużo imion, bo strasznie dużo. Mówiła pani, ona w czasie okupacji była Frania, tak? Frania, tak. Tak. Ja też miała jeszcze inne, ale ja ją znam jako Frania, a potem, znaczy oficjalnie miała papiery na Beata i teraz jest Beata, ale używa Ania. Czyli ona musiała być, z żydowskie prawdziwe imię musiało być Ania, a to okupacyjne Beata Sawicka, tak? To znaczy, tak.
Nie, bo ja życzę takie przyjemniejsze. Czyli ona sobie wybierała imiona. Czy ona tam pracowała jako lekarz? Tak, i pracuje w dalszym ciągu. Lekarz przychodni, czerwonej, znaczy tej ubezpieczalni. Czy na tym dyplomie, który pani otrzymała honorowym, jest nazwisko pani i mamy, czy pani mamy i brata? Nie, mojego brata w ogóle nie ma. Nie ma. Mało tam działał. Jest nazwisko moich dwóch ciotek, mamy i moja. Czyli właściwie tak. Rodzina, która rodzina, była przy tym, jakby tam, działała. Ta ciotka tam u tej ciotki Szulińskiej, Ania mieszkała tam na Łowickiej i razem tam na tej kredytowej tam działała. Tym panem Sawieckim się tam zajmowała. A pani Szulińska to była siostra mamy, tak? Tak. Czyli wszystko rodzina Goskiewiczów, jakby to powiedzieć. Tak, tak. Trzy siostry. Trzy siostry Goskiewiczówny, tak? Tam działały. Rozumiem. Czyli w ogóle jakby to powiedzieć, ta rodzina i ten sklep i wszystko się po tej linii odbywało. Tak. Czy otrzymała pani medal Warszawy, czy tam na miejscu? Nie, tam myśmy pojechali właśnie, tutaj mama nas wezwała i tam myśmy otrzymali ja otrzymałam ten medal. Bardzo było uroczyście i ten brat był i przyjaciel. A co się stało z pani bratem? Mój brat niestety umarł na raka. Po wojnie już? Po wojnie, tak. Czy brat wspominał czasami tą historię, to znaczy tą historię i potem to uwolnienie, czy... Nie, raczej nie, że to były tak ciężkie czasy i tak straszne te przeżycia różne, że raczej się do tego nie wracało. No oczywiście, jak jechaliśmy, to on już nie żył. Rozumiem. Czy pani ma dzieci? Tak, trzech synów. Właśnie, czy synowie czasami kiedyś posłuchali tej opowieści? Czy pani im to opowiedziała? No, oni się specjalnie nie interesują. No trochę oczywiście wiedzą, bo tutaj Beata przyjeżdżała dwa razy do Polski. Także wiedzieli, że przyjeżdżają i poznała ich się zawiązą i tam, więc oczywiście znają tą historię. Myśmy tam byli i ona tutaj dwa razy była, teraz w tym roku była. Nawet. A czy ona ma dzieci? Ona ma córkę, ale córka wyszła za mąż i mieszka w Ameryce. Czyli pani nie widziała tej córki? No widziałam, oczywiście. Widziałam ją. A ta jej córka interesowała się tą sprawą? To znaczy... Nie wiem, nawet bo po pierwsze to jej córka mówi tylko po hebrajsku. I po angielsku z nią rozmawia. A poza tym mało widziałam, bo ona mieszka w Ameryce, tylko akurat przyjechała. Przelotnie. Tak, czyli młode pokolenie to już tutaj... Tak, raczej... To jest takie odległe. Rozumiem. A czy ktoś panią pytał kiedyś, dlaczego to mama zrobiła, dlaczego to pani zrobiła? No to nie ma pytania dlaczego. Trzeba było. To było zupełnie normalne. A jak to się... No to jak można było wyrzucić na ulicę, żeby ich zastrzelili od razu? No a jak to się miało do tych endeckich sympatii, do tych ONR-owskich, jak pani mówiła? No to jest inna sprawa, to były na tle gospodarczym, przecież raczej to była polityka, bo wtedy przed wojną to była sytuacja opanowana, prawda, przez wszystkie dziedziny handlu, te mniejsze rzemieślnicze, to było opanowane przez Żydów, Polacy byli bezrobotni, więc to było raczej o to chodziło, żeby oni mieli dostęp do... No, przecież były całe miasteczka tylko żydowskie, no nie było, tak jak mówiłam, nie było szklarza, nie było szewca, nie było żadnego rzemieślnika Polaka, to było wszystko w rękach żydowskich, więc trzeba było troszeczkę, był ruch, żeby to wyrównać, opanować, a to nie miało nic wspólnego, żeby kogoś mordować. Tak to pani pamięta po prostu? No oczywiście. I to wszyscy, przecież miałam dużo kolegów, koleżanek. I wszyscy pomagali jak mogli. A czy pani może jeszcze zna nazwiska osób, które pomogły Żydom w czasie wojny? No trudno mi w tej chwili przypomnieć sobie. Tak pani dodat i nazwisk nie ma za dobrej pamięci, tak? Ja rozumiem, no że to jest taka pamięć wybiórcza. Tak. A to bywa, to bardzo często. Ale na pewno pomagali. To znaczy pani przypuszcza, ale pamięta pani kogoś, kto pomógł z bliskich przyjaciół, znajomych w Warszawie? W tej chwili sobie nie przypominam. Nie, pytam, bo czasami można by się zapytać, czy mają medal i porozmawiać z tymi ludźmi, prawda?
Tak sobie myślę. Pani Anno, bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję za to. No ja, mnie jest przykro, że mogłam tak mało powiedzieć. Nie, tyle, co Pani pamięta. Niestety za późno. Za późno. Zapomniałam już dużo rzeczy, nazwisk i dat, no ale jeszcze jestem. Ale jeszcze troszkę mogliśmy na ten temat opowiedzieć, prawda? Dziękuję bardzo. Przerwaliśmy na chwilkę tą rozmowę, bo ja tak sobie pomyślałam, że może jeszcze uda się Pani wrócić wspomnieniami do okresu, kiedy Pan Lipfeld u Was mieszkał przez te 3 lata. Tak. Czy coś się takiego zdarzyło w czasie jego pobytu, o czym żeśmy tu nie wspomnieli? Owszem, bardzo, bardzo przykry incydent jeden był. No bo on zwykle pracował też gdzieś w konspiracji i przynosił zawsze wiadomości, wydarzenia, jakie się działy polityczne, bo myśmy zupełnie nikt, Polacy nie mieli dostępu do żadnych wiadomości, bo wychodziła jedna gazeta taka oficjalna, która była zakłamana przez Niemców i nikt nic nie wiedział. Posiadanie radia było zabronione pod karą śmierci. On zawsze przynosił, miał w kieszonce takie nawinięte wiadomości i tam wieczorem odczytywał, wszyscy byli bardzo zadowoleni. No i po kolacji wszyscy poszli spać, ja się jeszcze uczyłam, bo miałam na drugi dzień egzamin. Raptem na koło 12 w nocy ostry dzwonek do drzwi. To już było wiadomo, że to Niemcy, bo jakby sąsiadka przyszła, jakiś interes miała, to by zapukała delikatnie, żeby nie straszyć. No więc poleciałam przede wszystkim do niego, czyż nie ma przy sobie jakichś papierów, żeby zniszczył, że Niemcy. I poszłam otworzyć, oni już tam kopali w drzwi, wrzeszczeli w niebo głosy. Padli od razu, że pan werami, hände hoch, prawda? No i doktor wyszedł i ja w przedpokoju stanęliśmy z rękami do góry. Jeden nas pilnował, a dwóch się rozbiegło po mieszkaniu robić rewizję. Jednocześnie druga partia przyszła od strony kuchni, kuchennymi schodami i zamrała się za resztę rodziny, którą ustawili w salonie. I robili rewizję w pozostałych pokojach. Myśmy sobie stali w przedpokoju z rękami do góry. No i w pewnym momencie wynosi jakiś taki odruch u niego, że on może ma w tej kieszonce te wiadomości. Sięgnął ręką do tej kieszonki, jak ten Niemiec się odwrócił, a Niemiec zobaczył w lustrze, że on na chwilę opuścił rękę. Momentalnie się odwrócił, trzepnął go od razu w twarz tak wypróbowanym uderzeniem, że od razu się przewrócił, zaczął go kopać, wrzeszczyć, bić. Wszyscy Niemcy się zlecieli, wszyscy zaczęli go kopać, bić. Awantura straszna, przerażenie, no w ogóle byliśmy, że to kara śmierci dla wszystkich. Krew się tam z niego zaczęła lać. No ale w końcu tą rewizję zrobili, nic nie było, szczęśliwie. Wtaszczyli nas do... On z tej kieszonce też nic nie miał? Nie miał, bo zdążył jaką przyczyną. To był jakiś taki nerwowy odwrót u niego. No zatarszczyli go tam do wszystkich razem. Tam mama ze stryjem go trzymali, bo on nie miał siły w ogóle stać. Krew tam przez niego lała. No a ten lekarz zaczął sprawdzać kękarty, dowody, wszystko. W końcu się pyta, on z jego kękarty patrzy i mówi, nazwisko mi się nie zgadza. Jezus Maria, to rzeczywiście nazwisko inne. Dlaczego? No ja to przemówiłam po niemiecku, więc zawsze starałam się tłumaczyć, bo Niemcy lubili, jak się mówiło po niemiecku. A no, bo my szukamy takim, podaje inne nazwisko. Ja mówię, nie, tutaj takiego nie ma, to jest nasz znajomy, mówię, który przyszedł wieczorem, ponieważ godzina policyjna się wcześniej kończy, więc został u nas na noc, przecież zupełnie niewinny człowiek. A gdzie ten jest? Wyciągnął kartkę, czyta i właśnie u nas było 97A, a on miał adres 97. Ja mówię, proszę pana, to jest pomyłka, bo byście poszli nie pod ten adres. Ten się zdenerwował, ten Niemiec wymyślał tego, z takich szpicel Polak, że błąd prowadził. No i okazało się, wyjaśniła się sytuacja, że to pomyłka. Się zebrali i poszli. I dzięki Bogu dosłownie byliśmy na włosku. No i potem podziwiałam moją rodzinę, że po tym incydencie nikt nie zaproponował, żeby się doktor wyprowadził od nas.
Mieszkał nadal dalej, a wszyscy przeżyli tak straszny szok, bo to już nie było cienia wątpliwości, że wszyscy pójdą. Dla państwa nie było cienia wątpliwości, że szukają Żyda, natomiast no, oni szukali... Tak, oni szukali kogoś innego. Konspiratora po prostu. Mieli ten numer, że to 97, a oni mieli 97. No i tak się jakoś tym razem upiekło. Wtedy mu się upiekło, tak. a potem zginął, tak? No, na ulicy zginął. Tak, to by wszyscy poszli. Zgrzebanie Żyda, to wszyscy szli. Czy pani jeszcze może coś sobie przypomina z tego okresu? No już w tej chwili nie, no dużo ja pracowałam w konspiracji, że tam różne były. Ale czy na przykład jak to dziecko było u was, ten chłopczyk? Chłopczyk u nas nie był ani chwili. Ani chwili. On znaczy był chwilę, jak one przyszły, że go się tam wymyło i tego, i on obrzezany był i to, i już było tym mieszkanie za bardzo obciążone. Trzeba było go szybko wywieźć. Jedna hrania nam wystarczyła, tak. Jego matka zabrała i na wieś go wywiozła. Czy pani może pamięta nazwisko tych jego przybranych rodziców, tego chłopczyka? Nie, nie. Tych prostych ludzi? Nie. Ale tam straszna bieda, była straszna. Czy oni płacili, za to dziecko? Tam, to znaczy ci ona ludzie... Ona na razie nie płaciła, bo ona nie miała pani Heisenberg. Ona od nas brała, mama jej dała pieniądze na życie. Znaczy, oni wiedzieli, że to jest żydowskie dziecko, czy nie zdawali? Oni tak z dobrego serca go wzięli. Ale wiedzieli, że to jest żydowskie dziecko, pani sądzi? Musieli się zorientować przy myciu, bo on był obrzezany. Nie, Może nie wiedzieli. Może nie, bo tacy prości ludzie. Dobra, nic pani więcej na ten temat? Nie. Czy pani się spotkała z tym chłopcem w Izraelu? Tak. Czy on coś pamięta? No właśnie, nie spytałam się go, czy on pamięta tamte czasy. Chyba nie, bo jak miał 2 lata, no może pamiętał. On strasznie by się przywiązał do nich. Za nic nie chciał wracać do matki. Czy oni są ludźmi religijnymi w tym Izraelu, czy są raczej ateistami? Nie, absolutnie. Ani nie są Żydami religijnymi, ani Polakami, ani jako tacy... Ja rozumiem. Nie uznają żadnych. Natomiast jej córka wyszła za pobożnego Żyda ortodoksyjnego i jest szalenie. Także ona nic nie je, co matka ugotuje. Bo może źle ugotuje. No to musi być specjalnie wszystko przyrządzane i wszystko. Ale matka jest absolutnie, nie bierze pod uwagę tych tradycji żydowskich. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pani Anna Chojnowska. Tak. To jestem ja, Anna Chojnowska, to moja mama Helena Pyszewska. W czasie okupacji Warszawy. Na ulicy. Pani Anna Chojnowska? Nie, to jest moja mama, Helena Wyszewska z czasów okupacji. Dziękuję. Pani Anna Chojnowska? Tak, to ja jestem, Anna Chojnowska. To jest okres okupacji. W tym czasie kolportowałam gazetkę Szaniec. I wtedy ci Żydzi byli u państwa w domu? Tak, i w tym czasie byli Żydzi w domu. To znaczy Ania. Ania była tylko Frania. Ona teraz się nazywa Ania, a wtedy się nazywała Frania. Pani Anna Chojnowska? Tak, to jestem Anna Chojnowska w Podkowie Leśnej w czasie okupacji. I to jest w dniu, w którym został zastrzelony mój przyjaciel na ulicy przez Niemców. Także takie. Dziękuję. Pani Anna Chojnowska? Tak, to jestem ja, Anna Chojnowska. To jest zdjęcie w dzień ślubu, powrót ze ślubu do domu. Rok 1943, Warszawa. Tak. Pani Anna Chojnowska? To jest zdjęcie w Michałowicach pod Warszawą. Tutaj jest Maria Szulińska, pierwsza. Pierwsza z lewej. Ja jestem Anna Chojnowska w środku, a na prawo moja mama Helena Wyszewska. Zaraz po wojnie? Tak. Obie panie mają medal sprawiedliwych. Dziękuję. Pani Anna Chojnowska? To jest moja mama Helena Wyszewska w Warszawie w czasie okupacji. Dziękuję. Pani Anna Chojnowska. Tu w środku jest pani Eisenberg, obecnie Beata Sawicka, po lewej stronie jej brat. I to jest w momencie, kiedy mnie wręczali w Yad Vashem medal wśród narodów świata. Oboje mieszkają w Izraelu.
Oboje mieszkają w Izraelu. Dziękuję. Pani Anna Chojnowska? Tak, to jestem ja, Anna Chojnowska. W momencie sadzenia drzewka w Yad Vashem, a z tyłu na drugim planie, od lewej strony, stoi brat Frani, pan Eisenberg. I Frania Eisenberg, obecnie Beata Sawicka, a następnie mój mąż Chojnowski. Czy lata mieszkałam? Pani Anna Chojnowska? To jest Frania Eisenberg, obecnie Beata Sawicka w Yad Vashem w trakcie uroczystości wręczania mi medalu. Pani Anna Chojnowska? To jest Frania Eisenberg, obecnie Beata Sawicka w Warszawie. Parę lat temu, tak? Tak, parę lat temu, jak była w Warszawie, odwiedziła nas. To jest dyplom honorowy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznany panią Byszewskim, Helenie Byszewskiej i Annie Byszewskiej, obecnie Chojnowskiej, oraz panią Jadwidze Gostkiewicz i Marii Szulińskiej, przyznany w 1987 roku. Pani Anna Chojnowska, to jest medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznany rodzinie pani Anny, to znaczy matce Helenie Byszewskiej, Jadwidze Gostkiewicz, ciotce, i Marii Szulińskiej, ciotce.